Mario sobie zawsze tak słodziutko śpi. I ta magiczna muzyka przy tym magicznym widoku jeszcze wiele daje do atmosfery. Jestem zachwycony tą grą, chyba już to zauważyliście, prawda? Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy! Super Mario Odyssey! Woohoo! Oh yeah! W poprzednim odcinku nie zauważyłem, że tutaj coś jest. Co tutaj mamy? Spróbujmy to otworzyć, skoro już tu jesteśmy. Moneciki? Sekret. No, przyjemnie jest odkrywać rzeczy na ślepo. Niby się grało, a jednak tyle do odkrycia. No ale... to logiczne, 500... What the hell? To takie wysokie. Chciałem powiedzieć, że 500... To jest most? Te pomysły... Już byłem zachwycony tym, co perspektywy robią w trailerze do najnowszego Yoshi... Yoshi Story, czy Yoshi World, jak to się nazywało? W każdym razie następna gra z Yoshi. W trailerze, który będzie na Switchu, znaczy w 2018 roku ma wyjść gra z Yoshi na Switcha. I w trailerze pokazali już takie fajne zabawy z perspektywą. I tutaj było teraz coś podobnego. Ale to jest zbyt cienkie trochę. Co tutaj mogę znaleźć? Czy potrzebuję klucza? Ja w każdym razie chciałem powiedzieć, może dokończę teraz zdanie, że 500 księżycy nie znajdzie się samych. Litera T? Ale tutaj niczego nie ma, prawda? Monety. Czy można jakoś... Gdzie są opcje? Tutaj mamy opcje. Możemy przy okazji jeszcze zapisać. To wcale nie było przez pomyłkę. Opcje. Controls. Camera sensitivity high. Very high? No, weźmy więcej narkotyków. O! 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 Jestem teraz zadowolony. Chociaż to może trochę dla was za szybkie? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Jako, że jest tutaj wiele księżyców w każdym świecie, to jasne, że... wiele się odkryje, których się wcześniej nie odkryło. Nawet jeżeli się już grało w ten poziom. I to mi się bardzo podoba. Z początku się obawiałem, że to za dużo do odnajdywania jak na grę Mario w 3D. Ale jak teraz, kiedy na to patrzę, to... chcę więcej takich Mario. A nawet tego nie skończyłem. No, bywa. Czy to nie tu były monety? Tutaj, proszę bardzo. Te złote gumbesy. Gumbasy mnie trochę już interesują. Można zrobić z nich złotą zupę grzybową. Ciekawe, dlaczego one są takie złote i dlaczego w każdym kraju są takie same. Tak samo złote. Wow. Naprawdę tyle różnorodnych poziomów. Teraz poziom, który zajmuje się tylko zamkami. A proszę. Oto i klucz, którego potrzebowaliśmy. Nawet nie musimy go tam zanieść. Czy to mi coś dało? Wiem, że tam chciałbym się dostać. Chyba zebrałem dzięki temu wszystkie monety. Nie. Ach, tam można się... można by doskoczyć, ale jak? W jaki sposób by tam doskoczyć? Ach, widzę już. Z rozbiegiem. Whee! Nie! Zbyt daleko. Ale wyglądało tak, jakby się udało. Jakby można było tam wejść. No cóż. Księżyc jest i tak załadowany, to możemy go od razu zabrać. I się zastanowić jeszcze, jak dostaniemy się tam. Co? Klucza nie ma? No do diabła. Co? A tu podłoga była. Rozumiem. A to jeszcze raz wszystko. No bywa. To byłoby zbyt łatwe, gdyby wszystko trzeba było robić tylko raz, he? Dlatego natychmiast... ach, spróbuję tam doskoczyć. Zrobię to teraz. Zanim pójdę po klucz. Bo jest możliwość dostania się tam. Jak nie w ten sposób, to... potrójnym skokiem. Chwileczkę, jak to szło? Spróbuję w ten sposób.
Nie? Nie? Zaraz wypróbujemy jeszcze raz. Nie, to nie działa. Chwila. Tup, tup, tup. Ach, mam z tym trochę problem. Chodzi o ten skok w dół. Może spróbujemy to zaraz na żywo. A może nie potrzebujemy tego, może ten skok wystarczy. Nie. God damn it! Schody można tu zrobić! Most! Most można tu zbudować! Dobrze o tym wiedzieć, dziękuję gro! Że mi o tym teraz mówisz. Niewidzialne coinbloki, rzeczywiście. Utrapienie na najwyższym poziomie. No ale przynajmniej boleśnie się nauczyliśmy. Od teraz będziemy zawsze pamiętali, że takie coinbloki mogą być wszędzie. Wystarczy rzucić kapeluszem i się most otworzy, no co tu się dzieje? Teraz patrzcie i uczcie się. Żałosne. Chyba czujecie, nie jestem zadowolony z tego, co się zdarzyło. A co oznacza to przejście? O! Witam. Czyli jednak się opłaciło. To zdobędziemy dwa księżyca, nie tylko jeden. Come on, let's go. Na górę. Te schodów nie mamy niestety. Chociaż to też można by nazwać schodami. Więc najpierw idziemy na dół. Okej. Gąby nie sprawiają mi aż tak wielkiego problemu, muszę przyznać, ale czasem, gdy tak pod nogami się walają, to mogą się przyczynić do największej głupoty, która się może zdarzyć i twoje ostatnie życie stracisz. Ale nigdy chyba tak dużo gumberów nie widziałem naraz w jednym miejscu. Szkoda, że nie mogę się jakoś szybko do tego księżyca dostać. Jakimś jednym wielkim skokiem czy coś takiego. Uup! Gdyby tam teraz była przepaść, to byłby koniec żartów. To wtedy byśmy się już nie pogodzili w tym tygodniu, Mario. Mógłbym tam skoczyć, ale to jest znowu taka niebezpieczna gra. Dlatego lepiej to ominąć. I pójść dookoła. No właśnie, mogłem tutaj spaść, albo tu. Podwójna możliwość śmierci! I znowu 8 minut zmarnowanych. No dobra, nie zmarnowanych, nie. Ale mogliśmy robić coś innego, gdyby nie te głupoty. Ale mamy czas, zostawiamy sobie czas na znalezienie wszystkiego. W końcu to i tak będzie let's play na 100%. A ważne, że dobra zabawa jest. Dobrze, to jeżeli chodzi o sekrety, to teraz możemy skończyć. Bo reszta sekretów się później dopiero ujawni. Później się dopiero odblokuje, dlatego... Hop, hop, hi-ja. Chociaż mógłbym spróbować jeszcze... Mógłbym spróbować jeszcze tutaj. Czy to jest naprawdę dla ciebie największy problem, Mario? Wiedziałem, że w tych skrzynkach coś będzie. To było takie zbyt oczywiste. Bo trzy skrzynki na takiej platformie, do której trudno się dostać. I że niby tam nic nie ma? Pff. Że niby ja w to uwierzę. Zabawna sprawa. Za pomocą kwiata można się tutaj dostać, a ja, gdy ostatnio to grałem, stamtąd próbowałem doskoczyć dalekim skokiem. I wychodziło.
ale mogłem sobie tak bardzo ułatwić. No widzicie, lubię sobie utrudnić. Zazwyczaj to takie łatwe, takie proste rozwiązanie. A ja sobie to wszystko utrudniam. I staje się dla mnie to niemożliwym rozwiązaniem. Albo w ciężki sposób to jakoś rozwiązam. A później się okazuje, że wszystko było łatwiejsze. Tu jest jeszcze bonus, to skoro już tu jesteśmy, możemy go zrobić, żeby tutaj więcej nie wchodzić. I tak, w dzisiejszym poziomie... ładna kolorystyka. Jaki fajny efekt! I przy skakaniu też. O. Czyli tutaj, w tym poziomie, jest stawiane na... chodzenie po krawędzi. To fajnie wyglądało. Pamiętajcie, zawsze w grach takich jak ta, iść najpierw w lewo. Bo w prawym kierunku jest ta odpowiednia droga. Jeżeli macie taki wybór, lewo i prawo. W grach wideo zawsze, albo najczęściej jest tak, że co do diabła się dzieje? Nie. Umiejętny gracz by się z tego teraz uwolnił. Szkoda, że na tych chmurach nie można stanąć. Ale zapisali mi monety, to nie ma co. Tylko nie wiem, dlaczego Mario się teraz puścił. Ja nic nie klikałem. Nic, co by sprawiło, że on chce się puścić. Spuścił się chłopak. Okej. Jakby to teraz zrobić? To może być wielki problem. Ajajaj. Wskoczyć też na górę nie mogę. Nie! Czy mogę po prostu polecieć sobie? Czy mogę wykorzystać kwiatka? Żeby tam dolecieć? Bez obaw, w tym odcinku i tak zabierzemy się za to, co chciałem, czyli pokonamy bossa. To było moim celem. I tak zebranie kilku gwiazdek i później zabranie się za bossa. A czy zrobimy to teraz, czy później, to akurat nieważne. Ach. Nie ma możliwości dostania się tam w inny sposób. No dobrze. W takim razie... jak ja to zrobię? Ja tego nigdy nie zrobię. Przejąć kontroli nad wami też nie mogę, prawda? Jedne z wyjątkowych stworzeń, nad którymi nie ma kontroli. To denerwujące. Spróbujmy jeszcze raz. Ostatnia próba, bo jeżeli nie, to będę zły. Ogólnie już jestem zły, ale to jest właśnie to, na co czekałem. Mario sprawia złość. To jest typowe dla tej serii. Okej, spróbujmy się dopasować jakoś powoli. Nie za dużo, nie przesadnie. Okej, udało się. A, puszczaj. To wyglądało dla mnie tak nie do zrobienia, gdy to widziałem cały czas. Ale dobra, skoro to jednak działa, to możemy się pobawić. To mi teraz bardzo przypomina Majora's Mask. Ale co jak... Teraz tego nie rozumiem. Niby gdzie mam iść? Co? Ach, okej. Okej, nie! To się rusza! A ja już myślałem, że muszę tam jakieś wielkie manewry, jakieś skoki robić i tak dalej. No dobra, byłem zaskoczony.
Ale jak ja mam to teraz zrobić, skoro to się tak szybko rusza? To mi się w życiu nie uda. Pierwszy poziom bonusowy, z którego nie jestem zadowolony, bo mnie wykańcza. Wymaga ode mnie więcej niż potrafię! Och, myślałem, że doskoczę. Ile ja monet już tutaj straciłem? 10 tysięcy? Chyba tak. Dobre, zagrajmy. Bardzo dobre, zagrajmy. Ale co mi tam? Ważne będzie szczęście, gdy się uda. Co ty do diabła? Mario! Rozumiem, że Bowser ci chce cały czas przywalić. Zaczynam ciebie znowu nienawidzić. Wiem, dlaczego Luigi'ego wolę bardziej. Bo z nim nie ma takich problemów jak z sobą. Ty zawsze jakieś głupoty zrobisz, coś tam sterować, nie wiem. Okej, bez narzekania wielkiego. Już raz udało nam się to przejść. Gdyby tylko były te state'y. To wtedy było wiele łatwiej. Wszystko jest łatwiejsze z save state'ami. Nawet Dark Souls. Wow. Bam. No i w porządku. Co? Ty, ja już tam byłem. Już byłem przygotowany, żeby dać siebie wszystko, a tutaj się okazało, że perspektywa mi... Moja nieumiejętność widzenia rzeczy w 3D mi zrobiła... psikusa. Nienawidzę tego. Ale kocham tą grę. Wybacz jej wszystko, co mi zrobi. Koniec końców. O mój Boże. Żyjesz niebezpiecznie, Mario! O, ja tutaj z... rany boskie. To jest coś, co chyba powinienem zostawić sobie jednak na inny czas. Na po przejściu fabuły, ale gdy już będzie bardziej sterowanie opanowane i te sprawy, ale skoro już zacząłem i tyle czasu odcinka zmarnowałem i moich nerwów, to chcę to teraz przejść. Chyba rozumiecie. To jest moja stara dobra. Kontrola. Stracił kontrolę nad panowaniem. Raz stoisz nie w tym miejscu, wciśniesz nieodpowiedni przycisk i już cię bije. Już cię bije. Już jesteś ukarany za to, że jesteś niezręcznym graczem. Dlatego jestem pewnie też takim emocjonalnym graczem, przez to, że tyle gier retro grałem i ta moja upartość gracza retro to chyba jest największy problem. Dzia! W porządku. W porządku. Okej, okej. To jak to będzie teraz się wyglądało? Rany boskie! To jeszcze nie koniec! To koniec! Jump, grab, cling and climb. Albo raczej... Jak zgwałcić gracza mentalnie... i psychicznie. Co? To było głupie teraz. Dziękuję, że przynajmniej... Mam nadzieję, że nie zepsułem wam sławek. Trochę też wam powycinałem. Ale nie wszystko. Nie wszystkie momenty! Cały czas moje życie wygląda w ten sposób. Nie no, nie. Nie jestem taki ciamajda jak Mario w niektórych momentach. To tylko takie powiedzenie. Moje życie w grze wygląda cały czas w ten sposób. O, to bardziej pasuje. Bo po prostu
niby zręczny gracz, a jednak niezręczny. I to nie w sensie, że ludziom jest niezręcznie, bo gracz krzyczy czy coś. A może jednak? Trudno powiedzieć. Może to też? Ale jestem nerwowym graczem i zbyt szybko klikam w niektórych momentach. Ja uważam, że jest to winą gry, ale też moją. Że oboje mamy winę przy tym. Można by tak powiedzieć. No dobrze. Chyba nadszedł w końcu czas na pojedynek z kolejnym Brudalem. A teraz mój ulubiony zaczął przemawiać. No, 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 no. Jesteście za późno. Już zdobyliśmy ślubną suknię Loch Lady. Już dotarła do szefa, do Bowsera. Nie ma możliwości, żebyśmy ją zwrócili. I co ty takiego potrafisz? Ta fryzura! Ta fryzura psuje cały charakter. Wyglądał jak taki dziadek, a tutaj taki blondynek. Okej. Okay. Mam ci w kapelusz bić, prawda? A proszę. Prawdziwa uczta. No teraz mogę się wyżyć. Mógłbyś przestać? Czy mogę go powstrzymać? Byłoby miło, gdybym mógł go powstrzymać, ale raczej nie mogę. I... Gdzie on się podział? Tu jest! O, nie! On jest zbyt wysoki! Zbyt wysoki! Już mnie niczym nie zaskoczysz. Widziałem wszystkie twoje ruchy. Teraz pokażę wam mentalność gracza retro. Widzę, uczę się, zapamiętuję i próbuję. Zaraz zobaczycie. Haha, co to było? Nic nie potrafisz! Ach, sztyw mordy kopany. Nie tylko ty potrafisz skikać, zajączku. Fajne jest to, że mamy tutaj taką barierę ochronną. Nie możemy wylecieć stąd. Po tobie! Mój ulubiony zając najbardziej mnie wkurzył jak dotąd. Tylko mi się wydaje, że oni za bardzo się cieszą z tych księżyców. Ach, trzy naraz, nie musimy zbierać trzech osobno. No też się bym cieszył, gdybym musiał mieć mniej pracy. Czyli to chyba jednak jest odpowiednie. Martwię się o tą dwójkę, o tą dziwną dziewczynę ducha i Peach. Więc chodźmy za nimi. No dobrze, ale to dopiero w jednym z następnych odcinków, może w następnym. Chciałbym zobaczyć, czy jeszcze w tym świecie mam coś do odnalezienia. Jak tam mamy z... No, sporo mieliśmy, ale jeszcze dużo do znalezienia zapewne. Więc zobaczymy, co jeszcze się tutaj kryje w tym świecie. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie. Cześć.